Jarosław Rabczenko, obecny radny, a zarazem kandydat na fotel prezydencki w Legnicy, wciąż czeka na propozycje legniczan, które dotyczą wszelkich zadań do wykonania na terenie miasta. Temat jest ciągle aktualny, tym bardziej, że spraw do załatwienia w mieście nie brakuje. Od kilku dni w internecie jest strona www.sprawydozalatwienia.pl, na której można zgłaszać swoje pomysły. Obok propozycji dotyczących ścieżek rowerowych, o których legniczanie wspominają, jest wiele próśb dotyczących drobnych udogodnień w mieście. Większość tych spraw do załatwienia to nie są rzeczy jakieś wielkie, które wymagają wielomilionowych nakładów, tylko takie codzienne, które niestety uprzykrzają życie właśnie takie codzienne, a jednocześnie wydawałoby się, że są proste właśnie do załatwienia. Mówię tu chociażby o jakichś drobnych remontach, dziurach w ziemi. Niestety narzekają też bardzo mocno na psie kupy, powiem kolokwialnie. Tutaj akurat jest dużo do zrobienia zarówno w kwestii jakby edukacji społeczeństwa, no ale też po prostu sprzątania. Już wcześniej radny Rabczenko był otwarty na kontakt z legniczanami za pośrednictwem Facebooka czy też telefonu, który udostępnił wszystkim mieszkańcom Legnicy. Sprawy do załatwienia to kolejna forma komunikacji z legniczanami.